Zagrożenie w całej Polsce, dosłownie każdy region dostaje właśnie alerty. Rząd, chcąc pomóc rodzinom, uderzył dość mocno w singli. Jak wypowiadają się eksperci? Następnie przyjrzymy się planom likwidacji polskich mediów. Czy jest to w ogóle legalne? A na koniec bezdomni z Polski w Berlinie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, na którym codziennie macie najnowsze newsy z kraju, ze świata, więc już nie przynudzajmy i lećmy z pierwszym tematem. Poziomy wód w polskich rzekach wzrosły, przekraczając poziomy ostrzegawcze w wielu regionach. W województwie zachodniopomorskim doszło do uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, co spowodowało lokalne trudności. W piątek wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że stany alarmowe przekroczone zostały na Zalewie Szczecińskim w Trzebieży oraz na Odrze w Gryfinie w województwie zachodniopomorskim. Podobne sytuacje zaistniały również w innych województwach, w tym lubuskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim i wielkopolskim, na różnych rzekach, w tym Warcie, Obrze, Odrze oraz innych. W szczególności w województwie zachodniopomorskim wysoki poziom wód spowodował uszkodzenie wału przeciwpowodziowego w Policach. Jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, doszło tam do uszkodzenia wału przy ulicy Goleniowskiej w pobliżu portu Mijanka. Państwowa Straż Pożarna zareagowała szybko, uszczelniając wał workami z piaskiem, a pracownicy RZGW Szczecin monitorują sytuację. Podobne incydenty z udziałem wałów przeciwpowodziowych miały miejsce również w Lubczynie, w gminie Goleniów oraz na terenach zalewowych w Łojszynie. W Szczecinie zalana została ulica Bydgoska, a nieszczelność przepustu stwierdzono przy ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie. W związku z wysokim poziomem rzeki Cybina w Poznaniu w województwie wielkopolskim podjęto decyzję o demontażu kilku ławek przy ścieżce pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego i drugiego stopnia z najwyższym stopniem alertu obowiązującym w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Jakoś na dniach nawet mówiłem wam o tym, że dochodzi na terenie całej Europy Zachodniej do podobnych przypadków. Wówczas chodziło głównie właśnie o zachód Europy, o Francję, o Niemcy, czy Wielką Brytanię. No i wtedy już gdybałem, że najprawdopodobniej dostanie się takie zagrożenie również i do Polski, no bo jakby nie było, jesteśmy naczyniami połączonymi. Żywioł zmusił na przykład do ewakuacji już na tamten czas, parę dni temu, setki ludzi we Francji, gdzie odeszła jedna osoba. Natomiast w Niemczech sytuacja na rzekach stała się już krytyczna. Trochę tam pospekulowałem, że może do podobnych sytuacji dojść niedługo w Polsce, że jest to zaledwie kwestia czasu, jak coś się wydarzy i u nas. Bo po pierwsze, przez to, że mamy zimę, są opady śniegu, deszczu, w zasadzie co rusz śnieg co chwilę topnieje, a na dodatek, jakby nie patrzeć, mieszkamy na jednym kontynencie, gdzie no nic nie ginie. Nasze zbiorniki wodne, rzeki, morza są połączone, a co za tym idzie, jeśli się coś dzieje, no to pewnie w mniejszym czy większym stopniu i nam się oberwie. Zagrożenie pojawia się w bardzo różnych miejscach, ale przede wszystkim dotyczy to południa Polski, gdzie w wielu miejscach zagrożenie powodziowe jest już na trzecim poziomie. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, ale jeszcze więcej miejscowości dotyka drugi stopień zagrożenia, co jest może i nieco lżejsze, ale w dalszym ciągu nie jest to dobra nowina, bo zagrożenie jest poważne. Do podobnych zdarzeń dochodzi też już w Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnio nawet mówiłem o niej w kontekście silnych wiatrów. Dzisiaj natomiast są to również podobnie jak i u nas, czy na zachodzie Europy, gdzie zalane są chociażby ulice Londynu. No, w kraju ewakuowano setki osób, wydano kilkaset ostrzeżeń i alertów, a linie kolejowe zostały zablokowane. No i dosłownie tak samo było jeszcze parę dni temu w Polsce. Też setki pociągów nie mogły wyjechać i były przeolbrzymie opóźnienia. Tam też takie rzeki jak Tamiza i Trent miejscami wystąpiły z brzegów w Europie. Jest więc jeszcze gorzej niż u nas. Ale czy stan się nie pogorszy, jeszcze nie wiemy. W końcu u nich już dochodzi od wielu dni do mniejszych czy większych kataklizmów. U nas jest to raczej świeża informacja, w której kontekście wiele może się jeszcze zmienić. Sprawdźcie więc koniecznie, czy podobne alerty nie obowiązują w waszej miejscowości. Uważajcie na siebie, bo to naprawdę nie jest zabawa. No jeśli musicie wyjechać do pracy czy do rodziny na weekend, to zastanówcie się dwa razy, czy na pewno warto ryzykować swoje zdrowie lub życie. Następny temat.
brutto dochodu miesięcznego powinno nie zostać przekroczone przy trzech osobach, 23 tysiące brutto. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło w czwartek założenia programu Mieszkanie na Start, który ma być uruchomiony w połowie bieżącego roku. Program ten skierowany jest do osób i rodzin o określonych dochodach, oferując im kredyty z preferencyjnym oprocentowaniem. W zależności od wielkości gospodarstwa oprocentowanie będzie wahać się od 0,5% dla gospodarstw czteroosobowych do 0% dla gospodarstw pięcioosobowych. Dodatkowo program zakłada dopłaty do spłat kredytów, które będą różnicowane w zależności od liczby osób w gospodarstwie, od 200 tysięcy złotych dla gospodarstwa jednoosobowego do 600 tysięcy złotych dla gospodarstwa pięcioosobowego. Całkowity budżet programu na rok 2024 wynosi 500 milionów złotych. Marcin Jańczuk, ekspert z Metro House, uważa, że program jest szczególnie korzystny dla rodzin 2 plus 3, które nie są zobowiązane do nieposiadania nieruchomości, co oznacza możliwość sprzedaży aktualnego mieszkania i zakupu większego. Jednak zauważył on również, że niskie limity dopłat dla singli i ograniczenie wiekowe do 35 lat mogą zniechęcić tę grupę do uczestnictwa w programie, szczególnie w kontekście wysokich cen mieszkań w dużych miastach. Tomasz Przyborowski, prezes firmy CreditPass, podkreślił, że dla singli nowy program jest mniej korzystny niż bezpieczny kredyt 2%. Wskazał na ograniczenia wiekowe i kwotowe, które przy obecnych cenach mieszkań mogą pozwolić co najwyżej na zakup małej kawalerki w mniejszych miejscowościach. Przyborowski sugeruje, że lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie maksymalnej ceny za metr kwadratowy nieruchomości, co pomogłoby kontrolować rosnące ceny mieszkań. Program Mieszkanie na Start wprowadza także limity dochodowe dla uczestników, które będą się różnić w zależności od wielkości gospodarstwa od 10 tysięcy złotych brutto dla gospodarstwa jednoosobowego do 33 tysięcy złotych brutto dla gospodarstwa pięcioosobowego. Minister Krzysztof Hetman zaznaczył, że program nie ma na celu wykluczania uczestników z powodu niewielkiego przekroczenia limitu dochodowego, wprowadzając zasadę złotówka za złotówkę. Może też będzie analogia w jakimś stopniu. Jeśli ta analogia będzie polegała na tym, że powiększona ta wartość będzie o 1%, być może o 1,5%, to nadal na ten moment wygląda na to, że to będzie bardzo korzystne. Kredyt 2% już odchodzi powoli do lamusa, ale nic strasznego. Nowy rząd rozda i tak i załagodzi sytuacje kryzysowe w kolejnych warstwach społecznych. Tak jakby rodziny z dziećmi do tej pory nie dostawały i tak już wiele od państwa. Oczywiście nie ma nic karygodnego w tym, że państwo oferuje dachy nad głowami biedniejszym rodzinom z dziećmi. Tyle, że oddawanie pieniędzy bardziej potrzebującym przez państwo trwa już wyjątkowo długo, a ofiar tego systemu, jak sami dobrze wiecie, jest coraz więcej. No i nie mówię tutaj już o tym, że to źle, że państwo funduje cokolwiek rodzinom. Jak dla mnie, no to czy się z tym zgadzam jako tako, czy nie, no to jednak chyba zdrowe państwo, takie, które liczy na jakiś tam sukces w nadchodzących latach, że będzie się odbijało od jakiegoś dołka gospodarczego i będzie się fajnie rozwijało, powinno stawiać właśnie na rodziny, na prokreację, nie? Żeby wspierać rodziny z dziećmi, a najlepiej rodziny wielodzietnej. Tworzyć takie otoczenie, żeby takim rodzinom żyło się w Polsce dobrze, żeby to była duma, że masz na przykład czwórkę dzieci. Co jak na razie w Polsce, my przyjmujemy cały czas zachodnie standardy. Żeby nie było, ja też często takie standardy sam przyjmuję. No, bo jest takie otoczenie, jest taka narracja ogólna, że fajnie jest żyć tak jak na zachodzie. Tylko problem jest w tym, że jeśli państwo to promuje, no to wówczas spada nam demografia. A naprawdę to, że rodzimy mało, jest głównie przyczyną tego, że nie ma trendu na rodzenie, że w popkulturze nie utrwaliło się coś takiego, że rodziny wielodzietne są zajebiste. No i przez to, jeżeli ktoś ma czwórkę dzieci, to raczej kojarzy się na wstępie z jakąś patolą, niż z dumną rodziną fajnych Polaków, którzy robią coś dobrego, nie? A to właśnie między innymi przez takie daniny socjalne. No bo dajemy, państwo daje jakieś tam grosze, które z jednej strony są niewystarczające na dobre życie, ale wystarczające na to, żeby się jakkolwiek utrzymać, więc zwykle w takich rodzinach jest po prostu bieda i tamte osoby nie chcą często pracować, bo zachęca się właśnie do niepracowania. Można by było zupełnie inaczej ogarniać takie systemy społeczne, żeby to miało dużo większą efektywność, żeby rodzice mogli pokorzystać z życia, a dzieciaki miały dużo lepsze otoczenie, nie? No ale niestety
no, tak się kończy zwykle socjalizm, zwłaszcza skrajnie nieprzemyślany. Taki, który ma dać jakąś kwotę, która ma wyglądać na dużą, no bo wtedy będą wyborcy. Promowanie przez państwo singli też nie byłoby dobre. No bo właśnie wtedy no, tracimy na demografii, a i tak już tracimy. Generalnie spadek średnich zarobków w Polsce. Ludzie pracujący za minimalne krajowe i spadek poziomu życia w dużych miastach jest zauważalny. Jesteśmy jednym z najbardziej płaskich krajów w Europie, o ile nie najbardziej płaskim, czyli że najwięcej osób zarabia minimalną lub w okolicach minimalnej. Czyli to jest już taki trochę komunizm, neokomunizm nam przychodzi, że wszyscy będą mieli porówno. No bo podnosząc radykalnie płacę minimalną, pracodawcy muszą podnieść płacę minimalną tym, którzy na minimalnej pracują, ale to musi być kosztem czegoś albo kosztem wzrostu cen produktów, więc tak naprawdę nie będziemy mogli więcej pozwolić sobie za tę minimalną, bo i tak ceny wzrosną. A z drugiej strony no podnosimy tym na minimalnej, więc kadrom kierowniczym, tym wyższym, które do tej pory zarabiały ileś tam 10 czy 10% więcej, teraz no nie podniesiemy im w takim samym stopniu wynagrodzenia. Więc różnica pomiędzy kimś na wyższym stanowisku, który ma często większą odpowiedzialność znacznie, staje się coraz bardziej znikoma. Jeżeli podobne pieniądze zarabiasz na podstawowym stanowisku, gdzie możesz na przykład no, cały dzień się opierdzielać, co zrobisz, to zrobisz i tyle, i dostajesz jakąś tam godzinówkę, i zarabiasz niewiele mniej od tego, który jest nad tobą i musi to wszystko organizować, to on musi wysłuchiwać różnych rzeczy, ma odpowiedzialność osobistą za pewne rzeczy, ma dużo więcej na głowie, musi weekendami nawet pracować, ogarniać tę firmę, no to po jaką cholerę masz być tym na wyższym stanowisku, jak zarobisz, nie wiem, 5% więcej od tej na niższym stanowisku? Nie? To niszczy motywację. Przecież gdyby nie polityka rozdawnicza, nie byłoby potrzeby robić teraz kredytów 2%. Już nie wspominając o tym, że kredyt 2% nie jest dobry dla ludzi, którzy kupują te mieszkania na kredyt 2%. Dla nich kredyt ten miał przynajmniej jakieś oprocentowanie dla tych 2%, wiecie, nie? Że okej, coś tam muszę jednak dopłacić do tego, ale jeśli nie byłoby kredytu 2%, to ja bym kupił mieszkanie taniej. No bo wprowadzając coś takiego, nabijamy tylko kabzę właśnie deweloperom i tym, którzy sprzedają swoje mieszkania. I tak realnie rzecz biorąc, niektórzy wkurzają się na to, ja zostałem oszukany przez rząd, no bo ja kupiłem przed tym kredytem 2%, a teraz tamci dostają na 2%. No właśnie niekoniecznie. Bo ty kupiłeś to mieszkanie taniej i teraz będziesz mógł się pozbyć tego mieszkania, sprzedając tamtym za 2%, ale wyższą stawkę i sobie spłacisz ten kredyt. Więc to właścicielom mieszkań zrobiono dobrze, a nie tym, którzy mają wziąć kredyt 2%, którym rzekomo się pomaga. A ci, którzy biorą te kredyty, dalej myślą, że to jest po ich myśli. Mimo wszystko i tak jak już to wprowadzono, to dobrze jest ten kredyt wziąć. Bo jak go teraz nie weźmiecie, no to wy będziecie stratni, bo ceny mieszkań i tak wzrosną i dobrze chyba wziąć na 2% niż na 12%. No to są właśnie te absurdy socjalizmu. Podczas gdy rodziny, w których w skrajnych sytuacjach może być tak, że rodzice po prostu nie pracują, bo po co? Dostaną 600 tysięcy złotych, od tak. I pewnie będą mogły to spłacać z kolejnych dofinansowań ze strony państwa. Natomiast młodych, pracujących ludzi zwyczajnie nie stać by było na zakup na innych warunkach, nawet na zakup mieszkania albo utrzymanie się comiesięcznej wypłaty, uwzględniając jak wielu pracuje właśnie za minimalną. Właśnie tak to wygląda. Jedni się cieszą, bo dostają, a później w konsekwencji, żeby jakkolwiek wyrównać ubytki, muszą tworzyć kolejne zapomogi, bo inaczej zamiast biednych wsi niedługo będziemy obserwować biedne miasta pełne bezdomnych. Od stycznia weszło w życie nowe świadczenie na rzecz niepełnosprawnych. Będą to kwoty od około 635 zł do 3,5 tysiąca. Z tego, co mi wiadomo, to ich sytuacja raczej od dawna nie wygląda najlepiej, także być może jest to jedna ze słusznych decyzji naszego rządu, co z tym budżetem zrobić, tylko w dalszym ciągu skąd brać na to pieniądze. Następne. Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa zostały postawione w stan likwidacji. Powodem? Brak środków finansowych na działanie w 2024 roku. W wyniku decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia znalazło się w sytuacji przygotowań do likwidacji. Na likwidatora tych rozgłośni został wyznaczony prawnik Paweł Kusak, który objął rolę zastępcy wszystkich dotychczasowych prezesów tych spółek. Zapewnienia o kontynuacji działalności radiowej przekazane zostały pracownikom Radia Poznań przez likwidatora, którego słowa zostały zacytowane przez Gazetę Wyborczą.
wyborczą. Podobne informacje otrzymali także pracownicy innych regionalnych rozgłośni. W kontekście tych wydarzeń wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha wskazał, że wnioski o likwidację poszczególnych spółek medialnych są już w sądzie. Jego zdaniem proces ten będzie kolejnym etapem w poprawie sytuacji na polskim rynku mediów. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają sprzeciw wobec tych działań. Poseł tej partii Szymon Szynkowski-Welsenk złożył wniosek do prokuratury okręgowej w Poznaniu o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A. Wniosek ten podkreśla rzekomą sprzeczność z prawem podjętych decyzji i prosi o wprowadzenie zabezpieczenia uniemożliwiającego likwidatorowi podejmowanie działań do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Postawienia Telewizji Polskiej w stan likwidacji. A czy Telewizję Polską, Polskie Radio można sprzedać? Bo też pojawiły się takie głosy od razu, że no, przyszedł nowy rząd, a co może zrobić nowy rząd? Oczywiście sprzedać wszystko Niemcom. Tak w dużym skrócie, Bartłomiej Sienkiewicz, czyli ten człowiek, który no, zasłynął ze swojego wężego chodu na sali sejmowej jeszcze podczas poprzedniej kadencji, który już wcześniej był oskarżany o działania autorytarne, dyktaturalne, totalitarne i przez którego to Tusk miał bardzo duże problemy wizerunkowe bezpośrednio przed tym, jak wyleciał sobie do Brukseli, bo wtedy Tusk już był kompletnie, miał kompletnie załamanie wizerunkowe, no to znowu go teraz obsadził na takie stanowisko i znowu robi rzeczy wręcz no nielegalne. I mówi teraz o postawieniu w stan likwidacji 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i to zapewnia jednak, że spoko, spoko, bo nic tak naprawdę nie zostanie zlikwidowane. Także w praktyce chodzi o to, że likwidacja ta po prostu ma oznaczać zmiany w zarządzaniu i strukturze tych rozgłośni, czy procesów związanych z reorganizacją. Chociaż formalnie rozgłośnie będą kontynuowały nadawanie, to ta decyzja może wpłynąć w jakiś tam sposób na ich funkcjonowanie i prowadzenie działalności. Także ingerencji w rozgłośnie i media mamy więcej niż samo TVP. Skoro dochodzi już do jakichś protestów, to może oznaczać, że są to jakiegoś rodzaju istotne zmiany, z tym, że wiecie, zmiany w firmach to też jest standardowa procedura, bo zwyczajnie tak one po prostu funkcjonują, tylko zmieniać trzeba zgodnie z prawem. A oni chcą to zrobić tak, że postawią stan likwidacji, co będzie pozorne, bo robią to tylko dlatego, żeby przejąć nad tym władzę. Jeśli byście w prywatnej spółce robili takie myki, to poszlibyście siedzieć. Pracownicy tych rozgłośni zostali zapewnieni, że nadal będą mogli nawet kontynuować swoją pracę. Po prostu z uwzględnieniem pewnych zmian w sposobie funkcjonowania tych mediów. Czyli zapewne nie będą mogli krytykować tych drugich, których do tej pory krytykowali, a tamtych pierwszych, których nie krytykowali. Czyli tak naprawdę, na czym polega tutaj problem? Chyba na tym, że przejęcie tych mediów dalej jest złe. Nieważne, czy przejmował je wcześniej PiS, czy teraz przejmuje je Platforma Obywatelska. Politycy PiSu woleliby po prostu, żeby to oni byli osobami decyzyjnymi co do tego, co w tych mediach się dzieje. Zmiany raczej, tak jak już mówiłem, drastyczne nie będą. Tutaj chodzi raczej o walkę między jedną a drugą stroną kosztem nas wszystkich. Następny temat. From Eastern Europe live on the streets of Berlin. The number is estimated at between 3,000 and 10,000. W Berlinie na ulicach, w parkach i pod mostami żyje tysiące bezdomnych, wśród których znaczną część stanowią Polacy. Niektórzy z nich pozostają w tej sytuacji aż do końca swojego życia. Przykładem może być historia Sebastiana, Polaka, który przez lata mieszkał na ulicach Berlina i odszedł na jednej z nich 19 listopada. Jego symboliczne miejsce pamięci zostało utworzone przez lokalną społeczność. Liczba bezdomnych w stolicy Niemiec jest trudna do dokładnego ustalenia. W 2020 roku próbowano przeprowadzić spis, który wykazał niespełna 2000 osób bez dachu nad głową. Organizacje charytatywne szacują jednak, że może ich być od 8 do 10 tysięcy, z czego około 40% to Polacy. W poprzedniej zimie w noclegowniach Ewangelickiej Berlińskiej Misji Miejskiej schronienie znalazło 3700 gości, w tym 28% pochodziło z Polski. Franek Machowski, wolontariusz i działacz partii Razem w Berlinie, zauważa, że wśród bezdomnych w Berlinie bardzo wielu to Polacy. Stać się bezdomnym w tym mieście jest dość łatwo, wystarczy niezapłacone kilka czynszów lub oszustwo pracy.
pracodawcy. W noclegowniach przebywają nawet osoby pracujące, które proszą o pobudkę, by zdążyć do pracy. Niestety choroby psychiczne są jedną z głównych przyczyn długotrwałej bezdomności. Policja w Berlinie rejestruje przypadki śmierci na ulicy tylko wtedy, gdy nastąpiła w wyniku przestępstwa. W 2022 i 2023 roku odnotowano po dwa takie przypadki. Organizacje charytatywne szacują, że każdego tygodnia umiera ktoś bez dachu nad głową, zwłaszcza w okresie zimowym. Przyczyn jest wiele, od nieleczonej choroby po wychłodzenie i przemoc. Rząd niemiecki stara się przezwyciężyć problem bezdomności do 2030 roku, ale organizacje pozarządowe uważają to za mało realistyczny cel. Program Housing First w Berlinie oferuje mieszkania bezdomnym bez zbędnej biurokracji, jednak tylko tym, którzy mają prawo do świadczeń socjalnych. Tymczasem dla osób bez prawa do świadczeń, takich jak nielegalnie pracujący Polacy, pozostaje jedynie pomoc doraźna od organizacji charytatywnych i instytucji publicznych. When I'm there, I do things that I shouldn't. And he's more afraid of this than getting through a freezing winter on the streets. No i tak na dobrą sprawę, niedługo i w Polsce może nie być ciężko stać się bezdomnym, jeżeli koszty życia będą dalej tak rosnąć, jak rosną. Nie bagatelizując oczywiście sprawy z Berlina, mowa jest w końcu o naszych rodakach, którzy udali się za lepszym życiem, a jedyne co dostali to najwidoczniej mocny cios od losu. Oczywiście nie zapominajmy też o innych osobach różnych narodowości, które kończą na ulicach, a to tylko pokazuje, jak wysokie standardy, poprzeczki sobie postawiliśmy do życia na Zachodzie, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, do których cały czas próbujemy dążyć. Oby tylko dawny amerykański sen nie zmienił się w zachodnioeuropejski sen i żeby skutki nie były podobne. Jeszcze tego brakuje, żeby Europa wyglądała jak dzisiejsze Stany Zjednoczone.